Hej, witajcie, z tej strony Gabor, a to jest kolejny odcinek z Quizów. Quizów SCP, oczywiście poprzedni odcinek pojawił się wczoraj albo przedwczoraj. A dziś przedstawię wam quiz pod tytułem Co wolisz o SCP? Zaczynajmy. Pierwsze pytanie. Ile mam wstępu? 15 sekund, szacun. Co wolisz? Zostać zabitym przez oddział MTF? Zginąć przez Tesla? Serio 50-50 to jest? Przecież tak na logikę. Znaczy nie wiem. Znaczy generalnie, jeżeli masz wybierać gatunek śmierci, rodzaj śmierci, to trochę przypał by był, bo zostać postrzelony, pójść paw, no to chyba boli, nie wiem, nigdy nie dostałem kulką. I zginąć przez Tesla, no to chyba porażenie prądem i po prostu umierasz. Tak mi się wydaje, nie wiem. W każdym razie wolałbym Tesla. Oczywiście linka będzie w opisie, jakbyście chcieli sobie przejść ten quiz. Sobie skopiuję nawet to. Dobra. Co wolisz? Pójść w trójkę na testy SCP-069 i zostać zombie? Jako jedyny pójść na testy SCP-096 i zginąć. Cia. O! Generalnie, czemu mruję tego? Nieśmiałka wybrałem. Nie wybrałem, ponieważ... Nieśmiałek jest creepem strasznym. Te długie ręce na 2 metry. I nogi jeszcze dłuższe. Nie, to jest zbyt... Ja się boję takich rzeczy, naprawdę. To jest coś przerażającego. Wolałbym... Kiedyś był filmik na YouTubie ze SCP-096. Tam taki, nie wiem, czy to jest ten... Bardzo, bardzo dobrze wykonany, więc... Mech. Co wolisz? Zostać zjedzony przez SCP-039, czyli tego krokodyla, wiecie, z podziemi. Pójść na testy SCP-106, czyli naszego łazarza. Czyli wybieramy tutaj zostać zjedzonym. Czemu? Bo generalnie dałbym wam, montowałbym tutaj, co się dzieje z ludźmi, którzy byli w wymiarze zbuzowym, a tak prawdopodobnie zakończyłyby się te testy. A zostać zjedzonym to elo, po prostu cię zabije, może potem jakoś, nie wiem, wchodzi gładko, ale wychodzi jak kamikadze. Ciekawe, czy ktoś kojarzy ten tekst filmów. Dobra, co wolisz? Uciec bramą A czy gate'em B? Jeżeli grało się w SCP Containment Breach, albo w nową grę o SCP Remaster z poprzedniego odcinka najlepszych giereczek, z nowych giereczek o SCP, to szczerze mówiąc... Tu mnie ten bierze, to jest szpiedzy agenci chaosu, wiecie, to jest jajki. A tu wszystko wybucha. Albo po prostu wszystko. No według mnie jajki to jest lepsza opcja. No i tutaj też 50-50, no to tutaj gusta i guściki. Jestem ciekaw, jak wy zareagujecie na ten quiz po prostu. Jak zrobicie ten quiz. Dobra, co wolisz? Być personelem klasy D i codziennie chodzić na testy? Być naukowcem i codziennie spisywać notatki na temat SCP. Przewidujemy 10%, nie, 5% tutaj, 95% tutaj. Tak? 15! Kto by chciał być personelem klasy D? Sorry, ale ja wolałbym być naukowcem. Co wolisz? Być kontrolowanym przez SCP-035 czy zostać złapanym przez SCP-096? SCP-035 bardzo mnie fascynuje. W sensie, może nie tyle co fascynuje, jest bardzo ciekawym SCP-kiem. I jako SCP naprawdę bardzo go lubię, więc osobiście uważam, że być kontrolowanym. No i tak jak większość ludzi tutaj powiedziało. Co wolisz? Zostać domknięty przez SCP-106, czy dostać wróżbę od SCP-517 i zostać brutalnie zamordowanym? Ojeju. To jest najgorszy na świecie wybór. Bo zostać domkniętym od SCP-106 to jest taki przypał generalnie i se umrzesz taką... Nie wiadomo, ej, dobra, tu nie wiadomo jaką śmiercią umrzesz, ale będziesz wyglądał bez biały. Kiedyś wam muszę pokazać to zdjęcie, może na streamku jakimś. A SCP-517 to jest maszyna od wróżb, która daje ci wróżbę i chyba tam o pierwszej minut zostaniesz tak chamsko zamordowany, także... Nie, wyciągną ci wątróbkę i usmażę na potem. O, good, good. Bardzo dobra odpowiedź, szacun dla tych 10 tysięcy ludzi. Co wolisz? Zostać zamordowanym przez SCP-zęby przy pomocy SCP-478
czy zostać na samym dole SCP-087 z kodu bez końca. To jest strasznie creepy SCP, naprawdę, ja wam mówię. Generalnie on polega na tym, że jest muszka, takie główienko, coś takiego wielkości, czegoś takiego. Ja zamachałem bym, no to jest mniejsze niż łyżeczka, co nie? To jest gdzieś coś takiego może, co nie? To jest, ten żołądek, ten żołądek. No to główienko, wiecie, od łyżeczki. I to jest takie coś, co ci wlatuje do noska. Jak masz to w nosie, to czujesz się, jakbyś miał przeziębienie i wszędzie ci rosną zęby, tak jak na tym obrazku. W żołądku nawet. A SCP bez końca to są po prostu schody, więc schodki. O! Dużo osób tak uważa. Dobra, co wolę? Krawczuszu od SCP-498. To jest budzik, który z każdą minutą staje się głośniejszy, czy tam z każdymi sekundami. Umyć podłogę w sali 183. Oczywiście, że mrugać. No właśnie, no i gitara, no. Nie wiem. Dobra, i w ten sposób skończyliśmy sobie quiz. Cóż, bardzo spoko quiz, podoba mi się. Lubię quiz o SCP. Na te opcje zamordowane, przecież wiecie, to SCP po prostu. Good, good. Oczywiście linka w opisie, jeżeli chcecie sobie to rozegrać. No i do następnego. Pa, pa.